Obecnie jesteśmy w procedowaniu i właściwie na dniach został przedłożony przez Ministerstwo Energii po konsultacjach już międzyresortowych przedłużona ustawa, która uruchamia nam w drugiej połowie roku kolejne aukcje po zeszłorocznych pierwszych aukcjach na odnawialne źródła energii. Jesteśmy również po wstępnych konsultacjach i właściwie na jesień będziemy też gotowi, jeśli idzie o taką dużą nowelizację, która porządkuje nam pewne kwestie dotyczące środowiskowe, ale głównie uzupełniamy ten projekt o biogazownię. To są te rozwiązania, które były w zeszłym roku nam składane przy procedowaniu zeszłorocznej ustawy. Myśmy wtedy z środowiskiem się domówili, że te wszystkie uwagi i sugestie, które my uważaliśmy za zasadne, włożymy do tej nowelizacji tegorocznej, aby nie blokować aukcji zeszłego roku, a więc ta duża nowelizacja będzie uwzględniała te kwestie i te wszystkie niuanse, które gdzieś tam przeszkadzają funkcjonowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii, a dotyczące tego, że rzeczywistość nam się bardzo zmienia. Zmienia nam się chociażby technologia, zmienia się nam i unowocześnia nam się cały w ogóle gałąź gospodarki, którą możemy mówić i związanym z odnawialnymi źródłami, w szczególności jeśli chodzi o wiatraki w Polsce. I również jesteśmy na etapie właściwie domknięcia konsultacji pewnych wytycznych i test dotyczących inwestycji, którą planujemy w najbliższym, właściwie już uruchamiany w przyszłym roku. To jest inwestycja związana z wiatrakami na Bałtyku. Bardzo duże przedsięwzięcie, bo wieloletnie w poszczególnych etapach i to jest ta duża inwestycja odnawialnych źródeł, która bardzo mocno jest związana z naszym systemem energetycznym i zaprojektowana jest bardzo jako bardzo istotny segment w polskiej energetyce, w polityce energetycznej państwa do 2040 roku. Inwestycje również w odnawialne źródła energii obok tej inwestycji w wiatraki, również przewidywane jest wzmocnienie inwestycji w fotowoltaikę. Już w tym roku między innymi Polska Grupa Górnicza planuje na jesień uruchomić na hałdach pogórniczych stosowne inwestycje, ale również z tego co wiemy, wielu innych inwestorów planuje te inwestycje się zaangażować. To też żeśmy zaprojektowali w naszym dokumencie polityka energetyczna państwa do 2040 roku. Jak już wspomniałem, biogazownie, również wszystkie innego rodzaju odnawialne źródła, które, czy możemy mówić w ogóle o segmentach odnawialnych źródeł, które występują w prosumenckiej energetyce. To może już nie systemowa energetyka, ale wspierająca system, czy klastry, które nam się świetnie energetyczne rozwijają w naszych wspólnotach i małych ojczyznach, szczególnie na terenach wiejskich. Także to mamy wpisane w polską energetykę i tą systemową, ale też tą energetykę, która wspiera nam ten system energetyki systemowej.